Siemano, słuchajcie, poznajcie Mariusza i jego Fordzika. Zaraz, że tak powiem, pokażemy Wam wszystko, co tutaj jest i jak można sobie zorganizować fajnego kampera na takim całkiem jakby cywilnym, normalnym samochodzie. Opowiadaj, jak to wygląda? Co to za samochód jest w ogóle? Ford Galaxy jest wyższy o kilka centymetrów od S-ki, więc dzięki temu więcej przestrzeni jest w środku. On jest wysoki, tak? Ojejku, on też jest mocno wysoki. I takiego szukałem właśnie, żeby był wyższy, a gabaretowo jest wiele długości jak Ford Mondeo, więc nie jest dużo. Czyli normalnie, powiedzmy, podczas deszczu, to możesz sobie siedzieć i jakby obserwować i super się po prostu, możesz jakby zegzystować normalnie, bo jakby było tutaj za nisko, to nie dałoby tak rady zrobić. No, nie, tutaj mogę siąść na materacu i nie trzeba głowy kurczyć, tylko normalnie siedząc na materacu masz głowę wyprostowaną, jak osób jest prosty. No i ta koncepcja, powiem Wam. No, jest skrzynka z gratami, resztę część rzeczy w torbach, lodówka z przodu turystyczna na przednim siedzeniu przestawiona. Co materac, pianka, koc elektryczny walnięty na... I zwykły gruby koc na wierzch. Dzisiaj w nocy tak było około 10 stopni. To jest koc 40-watowy, kupiony w Jula. Zareklamuję, dlatego że on kosztował niecałe 70 zł w Jula. O ten koc, to jest to zielone? To. A to? Tak, ja to kojarzę. To chyba może na Allegro chodzą prawie po 200. Właśnie. Więc różnica jest bardzo duża. A na internecie też kupisz, przez internet z Jula kupisz. To jest 40-watowy koc i tu masz tu podłączenie z tyłu gdzieś w bagażniku do niego, czy... Nie, tam jest tam... kabel tam podłączony po prostu. A dobra, z tamtej strony. Z tamtej strony okay. do powerbanku. Czyli rozładowujesz akumulator swój jakby rozruchowy. Nie, mamy akumulator rowerowy, okay. który ma przetwornicę na 12 V. I z niego sobie ciągnę 50 V. Więc ja będziesz musiał nam to pokazać. Pokażę, zaraz to wyciągnę te graty. No i co, na to koc z gruby i mówię, dzisiaj przy 10 stopniach ja musiałem w nocy całą, jak to się mówi, odkrywać się, bo mi za gorąco. Aż za gorąco było? Tak, aż za gorąco było, ja musiałem spać obok praktycznie koca, ułożyłem go obok i się tuliłem do koca, a nie, że leżał w ten sposób, bo po prostu było mi za gorąco, ja wolałem się, jak było mi za gorąco, się odsuwałem. A praktycznie no 50 W to jest nic, nawet na zwykłym akumulatorze samochodowym może było, jeżeli by się codziennie jeździło, to doładujesz. No także nie. Ale tutaj też widzę, że masz nie złącza ograbisz. Zapalniczki. Tak, mam złącza zapalniczki wszędzie, w kilku miejscach mam te złącza, także jest rozwiązanie. No co, no pseudo stolik z kuchnią. No właśnie, fajnie ten stolik, widzę, że tu masz, jakby to sobie sam zrobisz ten blacik taki, z czegoś to jest? Tak, no deska do jakiejś półki, co nie, i graty pod spodem. Żadnej nie trzeba filozofii. Czyli można bardzo prosto to zrobić. Materac i lodówkę, jak wcześniej się człowiek jeździł pod namiot, no to inaczej było, a teraz... Jak rozwiązałeś, widzę, te zasłanianie szyb? Jak to masz rozwiązane? Jak to no teraz jest to wszystko zdegradowane, ale generalnie no, to są rurki aluminiowe. Przeprowadzone w ten sposób i na nich zawieszony jest czarny koc. A te rurki to jakby z jakiegoś, z czego one są spatentowane? One są z wieszaka takiego, jak się podwiesza pranie w łazience do sufitu. I takie do bielizny. Tak, dokładnie. Było, miałem zamontować, nie zamontowałem, zostało, więc służyłem do czego innego. I w ten sposób, jak jeszcze jest szyba przyciemniana i do tego założysz czarny koc, to naprawdę jest izolacja pełna i można się rozbierać. A tu coś jeszcze masz? Co to jest? Jakaś pianka? Tak, z tej strony jest karimata dana, a że tego okna się z tyłu w ogóle jako kierowca nie widzisz, te okna, więc można go na stałe w sumie zamontować. A myślałeś o Lufoxie jak Bartek, to sobie u siebie zrobił? Tak, tylko wiesz co, nie chcę Lufoxu z tego względu, że on dzisiaj był właśnie przykład, że jest słaby zasięg. Mówi, że izoluje go zasięg telefonów komórkowych i coś bez aluminium. Zasłonka, się nie sprawdzi. Zasłonka bez aluminium też da radę. Ja już tak myślę, nawet wymyśliłem, że wezmę karton i co prawda się mówią, że a takie duże powierzchnie to się nie da składać. No, ale ja nie muszę z jednego kawałka, tylko mogę z dwóch czy trzech kawałków kartonu wsadzić i go na przykład kocem jeszcze jakimś materiałem owinąć, okleić na zwykłym kleju do tapicerki. I będzie to samo Rolls-Royce. To jest świeży zakup, więc świeże patenty. I na świeże przykład, patenty. Która to twoja noc w tym samochodzie właściwie jest? Pierwsza. Po pierwszej nocy w samochodzie całkiem pierwsza było, noc. Tak, i całkiem nie ciepło. Teraz nagrywamy. No i całkiem ciepło było. Patent jeszcze jeden, że w Fordach jest to, że jak jesteś w środku, to nie możesz zapiąć klapy, bo tu jest rączka. Okej. Okay. Więc wyjąłem ze ślepkę kawałek taśmy do
konstrukcji metalowej, nie do plastikowej, bo plastiku by się po prostu oderwało ten plastik. I siedząc w tym mogę po prostu sobie tym zamknąć. Prosty patent. Okej, tędy normalnie sobie wchodzisz, tak? Tak, normalnie. Drzwiami nie wchodzisz sobie. Tak, dokładnie. Okej, no ja nie wiem, czy bym nie wchodził drzwiami w sumie. I widzę, nie, mogę tędy, mogę drzwiami, mogę jeden drzwiami, fotel sobie strony. Tam zostawiłeś, tak? Jakby, tak, no właśnie, żeby tu złożyłeś część foteli i został tylko jeden. Więc jakbyś się uparł, to mógłbyś co tam siedzieć. Tak, z laptopem czy coś tam. Tak, dokładnie. Normalne miejsce. Jest jeszcze tak zwane za dużo różnych gratów ziem niepotrzebnych i zajmują mi tak dużo miejsca. To tak jest. Ale to na pierwszej idzie. Nocy to tak jest, później już się będzie wiedziało, co trzeba. Dokładnie, to ja mniej tak też miałem, każdy z nas chyba tak miał. Także. No pokaż nam coś więcej, co dobra, to jest ciekawego. Elektryka? Poczekaj, elektryka, tylko muszę to wyciągnąć pod głowy, bo to troszkę jest wsadzone. Ale zobaczcie, taki samochodzik, jakby zwykły cywilny wóz. I można. Co to za ustrojstwo? Zaraz pokażę. Ale widzę, złącza są mi znane, XT90. To jest akumulator rowerowy, 60, który ma pojemność ponad 1,5 kW, więc trochę ma. To jest przetwornica 300 W na 12 V. I ja ją mogę bezpośrednio podpinam pod przesiówka, pod akumulator rowerowy. I mam złącze zapalniczki, z którego mogę ciągnąć do 300 W, więc mogę dodać... A, koc elektroniczny schodzi bez problemu. Bez problemu, chodzi na tej przetwornicy i chodzi o to, że jest cicho, no bo masz przetwornicę, która wytwarza ci dźwięk, jakiś tam szum i wiatrak i tak dalej, to jest też lipa, no tak mieć przetwornicę. I dzięki temu dzisiaj to jest akumulator 48 V na 37 Ah i zeszło mi dzisiaj tak niecałe 1,5 volta z akumulatora za noc, więc to nie jest dużo. Czyli na ile nocy by ci w sumie starczyło, jakby jak myślisz? Tak policzyłem, że tak z 4 noce bez problemu, bez ładowania. 4 noce bez ładowania. Bez problemu, a jak nie więcej. Okej, okay. I w sumie jakbyś sobie na przykład jakiś nieduży solar jeszcze zorganizował, to mógłbyś sobie to solar śmiało ładować. Tak, tak? Mogę, teraz mogę do tego akumulatora podłączyć ładowarkę i gdzieś na trasie podładować szybko ładowarką i nie ma problemu. A akumulator, żeby ktoś nie mówił, że jest niezabezpieczony, więc jest zabezpieczony oczywiście kątownikami aluminiowymi. Tu jest aluminium wszędzie, więc gdyby człowiek poprzedł... To jest twój akumulator jakby do roweru, który tak, sobie zbudowałeś. To jest akumulator do roweru, który się wkłada w ramę rowerową, wyjmowany. Dobre. I on bardzo dobrze, jest już 5 lat użytkowany na wszystkie możliwe sposoby i kompletnie się nic nie dzieje. Okej, zajrzyjmy tu jeszcze do środka, jak to wygląda z tej strony. Przytulnie, domowo. Fajnie jest ten fotel, jest tutaj, można coś zawsze sobie popracować, jakby ktoś potrzebował. Jakby pierwszy wyjazd, to wiadomo, że bałaganik zawsze będzie, ale tak w małych przestrzeniach to jednak jest... Z przodu jest to gratowisko, ale też pokażę oczywiście... No siatka na owady, można sobie okno uchylić. Właśnie, to jest fajny patent, widzę. I ten... Nie wiem, czy czegoś takiego też gdzieś nie mam. I mata, i dałem sobie spinacze, takie klasyczne w rogu. One takie biurowe w sobie. Tak, biurowe i one mi tutaj łapią... Super patent jest, czego ja o tym nie pomyślałem? Łapią tą matę, tylko delikatnie przypinam. Mhm. Mi się trzyma, no to jest na takich... Ta mata jest na takich sprężynkach, które utrzymują sprężystość, ale jak tego nie miałem tej maty i zwykłą stosowałem, taką zwykłą starą matę, to po prostu kupiłem w budowanym sklepie dwa kiki drewniane, a metrówki. Dociąłem do odpowiedniej długości i po prostu podpierałem dwoma kijkami, żeby mi się to nie składało i też dało radę. Widzę, masz tu też lodówkę jakąś. Mam lodówkę zwykłą taką, żeby... To są przeważnie jednodwudniowe wypady. Aha, na wkładę wystarczające. Na wkładę, żeby przechłodzić do wyjazdu jakieś coś zimnego, żeby się nie grzało. Owiewki też fajna sprawa, można sobie delikatnie uchylić. Dokładnie, nawet, żeby gdzieś tam ten jakiś przeciąg był. Można owiewkę otworzyć, także to... Jeszcze ci chyba muszę podkręcić patent z wiatrakami do wentylacji, bo są fajne wiatraki. Gdzieś tam jak będzie trochę... Widziałem to, co... A, no tak. Stały widz ogląda, to wie. Widziałem to, co twoje, ale wiesz co, to powiem ci, że dzisiaj po nocy na tyle duże auto jest, że nawet się specjalnie szyby nie zaparowały. Także myślałem, że będzie bardziej zaparowane, a nic nie było otwierane. I się nie zaparowały szyby, także że daje radę. A jak rozwiązujesz jakiś tam temat, jak masz kuchenkę jakąś? Tak, ja mam kuchenkę gazową, bo na przykład próbowałem spirytusową, ale spirytusowa troszkę kopci. No zdaję egzamin, wiadomo, ktoś
chce mieć spirytus, można spirytusie, tylko że kopci. Chcecie zobaczyć, co jest w magicznej skrzyni? Tak, tylko rzeczy, tak samo gratowisko, no mam okopcony czajnik niestety. Okej. Okay. Ale czajniczek, fajnie, taki no, mały czajniczek, jest zwykły, najtańszy, kurde, kupiony i na kuchenne. No co, płyn do spryskiwaczy, wody mineralne, jakieś tam resztę gratów takich podstawowych, co człowiek używa. Podejrzewam, że kempingi ci po prostu same już pokażą, co będziesz potrzebował dalej. I to wyposażenie gdzieś tam się będzie zmieniać, zwiększać, a jak ci się spodoba i złapiesz gdzieś tam zajawkę, to cały czas będzie coś innego, coś nowego, jakby każdy z nas tak robi. Można koło siebie zrobić w samochodzie, w sumie ogarnąć się i jakąś miseczkę można sobie postawić na stolik, bez wychodzenia można się umyć. A kuchenkę masz jakąś gazową? Tak, mam kuchenkę gazową, turystyczną, normalnie na kartusze. A i tu można sobie postawić, tak, gotować, deszcz będzie padał, nie ma żadnego problemu. Jeszcze myślałem, bo mam koc gaśniczy. Zagrzać się można też. Mam koc gaśniczy i taki patencik, że wymyśliłem, że chyba go jakoś tak podciągnę tutaj, że jak będę kuchenką gazową grzał, żeby mi te opary albo inne, wiesz, tego typu rzeczy nie leciały bezpośrednio jednak na tapicerkę, bo to też... Tak, tak, szkoda, bo to jest nowy szkoda, samochód. A po prostu dać koc gaśniczy, spełni rolę ognia, jakby nagle coś tam buchnęło, a no to zawsze można wystawić na zewnątrz i na przesuwę podnóżek można postawić. Ciekawe nowe patenty, cały czas się czegoś dowiadujemy. Żeby skrzynki nie latały, jest gumą spięta. No właśnie, fajny bajer, to rozumiem. Na trasie. Ma zdawać egzamin. No i to wszystko pięknie działa i super. No i zobaczcie, da się, można, fajnie. Teraz człowiek jest wyluzowany. Także jakbyście chcieli też, żebym przedstawił wasz samochód, jak to wygląda, to zapraszam i będziemy nagrywać. Dzięki. No, spokojnego. Hej. Hej.